bogatej gamie kolorów tego śródziemnomorskiego tureckiego kurortu dominują dwa kolory: błękit nieba i wody oraz bujna zieleń na ulicach, nadmorskim bulwarze, w porcie i w hotelowych ogrodach. Do spacerów, zwłaszcza wieczorem, zachęcają mostki, fontanny i szeroki pas zieleni przylegający do słynnej plaży Kleopatry. Uwagę przyciąga obficie kwitnąca kępa strelicy królewskiej, która znana jest z naszych kwiaciarni, ale tu jest jakby bardziej delikatna i zasługująca na popularną nazwę rajski ptak. Wzgórze, na którym znajduje się twierdza, też pokryte jest bujną, egzotyczną dla nas zielenią. W kawiarnianych ogródkach rosną bananowce. Właśnie kwitną i zawiązują owoce. Na tle jasnobłękitnego nieba odcina się smukła wieżyczka minaretu w nieco ciemniejszej tonacji. Drzewa i palmy rosnące na ulicach dają cień tak pożądany w tej spiekocie. Współczesny meczet, w którym pozwolono mi na filmowanie, utrzymany jest w kolorze niebieskim, któremu przypisuje się własności ochronne. W meczecie oprócz ołtarza mihrabu i kazalnicy nimbaru nie ma żadnych innych przedmiotów. Jedyną ozdobą jest niebieska ceramika. Wokół portu rozbudowało się centrum handlowe. Zieleń odzyskała swą naturalną barwę po wczorajszym deszczu. Port oddziela od miasta Aleja Palmowa. Pod gęstym pióropuszem liści zaczynają zawiązywać się owoce. Nawet góry Taurus otaczające miasto wydają się z tej odległości, jakby miały barwę niebieską. Ta zielona aleja prowadzi do czerwonej wieży. To z kolei kolor symbolizujący życie, miłość i krew. W porcie, w błękitnej wodzie odbijają się kolorowe łodzie i statki. Można na nich wybrać się w rejs wokół Cypla z twierdzą i popłynąć wzdłuż plaży Kleopatry. Na chodnikowych płytkach szybko wysychają resztki wczorajszego deszczu. Powietrze jest idealne na spacery, czyste i rześkie. Główna aleja Alani to aleja Atatürk'a. Biegnie przez całe miasto. Nad Taurusem wypiętrzyły się chmury, ale z nich deszczu nie będzie.
Wieczorem ulice pustoszeją, ale tylko na okres posiłku, by ponownie zapełnić się wczasowiczami szukającymi rozrywki w licznych dyskotekach i barach. Twierdza na wzgórzu czerwienieje w promieniach zachodzącego słońca. Pęd kwiatostanowy bananowca jeszcze w dole kwitnie, ale owoce zawiązały się o wiele wyżej. O tej porze, na początku czerwca, obficie kwitną bugenwille. Jacaranda, przypominająca naszą akację, wzbudza zachwyt niebiesko-fioletowym kolorem swoich kwiatostanów. Rozpowszechnione są tu również różnokolorowe hibiskusy. Choć ulubionym kolorem islamu jest kolor mądrości, proroków i raju, czyli kolor zielony, w Alanii wieżyczki minaretów nie mają tej barwy. Na tle soczystej zieleni liści wspaniale prezentują się różowe kwiaty pacioreczników. Słońce powoli zachodzi za błękitną wodę Morza Śródziemnego. Po raz ostatni wychodzimy na brzeg, by pożegnać plażę Kleopatry, Morze Śródziemne i to słońce, które tak często zawodzi nas nad rodzimym Bałtykiem.